Czy masz świadomość? Od czasu powstania Klubu Rzymskiego w roku 1968 sporządzono dla niego ponad 40 raportów. Pierwszy raport Granice wzrostu wyniósł autorów i Klub Rzymski na globalną scenę. Książka ta spowodowała szok na świecie, bo w ogromnej części nie zdawano sobie sprawy z długofalowych skutków kontynuowanego wzrostu w postaci tego, co obecnie nazywamy ludzkim śladem ekologicznym. Aurelio Peccei, założyciel i w tamtejszym czasie przewodniczący Klubu Rzymskiego, dostrzegał konieczność odniesienia się do problemów stojących przed światem, które nazwał ludzkością w tarapatach, lecz ze zdumieniem dowiedział się z granic, że wszystkie te problemy można powiązać z następstwami ludzkiego pragnienia nieograniczonego wzrostu na ograniczonej planecie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, witam w kolejnym odcinku audycji Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan doktor inżynier Tomasz Szczygielski z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry Panie Tomaszu. Dzień dobry Panie Rafale, dzień dobry Państwu. Panie Tomaszu, w tym fragmencie, właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem, skąd ten fragment pochodzi. Proszę Państwa, ten fragment pochodzi z raportu pod tytułem Asia, kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety. On został przygotowany na 50. rocznicę powstania Klubu Rzymskiego, 2018 rok, a dzisiejszy Państwa i mój gość, pan Tomasz, był inicjatorem i koordynatorem projektu publikacji tego raportu w Polsce. W wersji polskiej można go cały czas nabyć na Politechnice Warszawskiej. Panie Tomaszu, pierwsze pytanie. Proszę powiedzieć kilka słów, czego dotyczył ten głośny w latach 70., teraz być może nie pamiętają go na przykład młodzi, ale myślę, że starsi mogą jeszcze go pamiętać, raport z Granice wzrostu. Tak, myślę, że ten raport, bardzo znany i dyskutowany w latach 70., właściwie przez ostatnie 40 lat, którego, jak pan wspomniał, inspiratorem był Aurelio Peccei, przedsiębiorca i wielki myśliciel, współtwórca Klubu Rzymskiego. Powstał raport jako pokłosie pierwszego spotkania właśnie pana Peccei'ego z naukowcami z MIT, którzy to wtedy dysponowali już komputerem Word 3 i swoimi procedurami, programami, które miały zdolność dokonywania pewnych optymalizacji i pewnych predykcji w zakresie gospodarki, w zakresie ekonomii. I skutek takiego spotkania, ile dobrze pamiętam, we Włoszech zapadła, się pojawiła pewna koncepcja, żeby zrobić taką predykcję dla Ziemi, biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, biorąc pod uwagę przemysł, rozwój, biorąc pod uwagę również pewne trendy, które w gospodarkach następowały, i taką osobą, która stała za tym raportem, głównie był młody naukowiec, wtedy pan Dennis Meadows wraz ze swoją żoną, i oni to głównie prowadzili badania na bazie pewnego właśnie grantu, który otrzymali na ten cel, i te badania pokazywały, że jak gdyby gospodarka rośnie w sposób taki, który przekracza zdolności Ziemi do jej naturalnego odtwarzania, że ma ona swoje określone granice. Efektem tego raportu były wykresy, które pokazywały mniej więcej, w jakich
przedziałach czasowych nastąpią pewne krytyczne piki na krzywych związanych z ludnością, ze wzrostem ludności, z wyczerpaniem zasobów, z określonymi kryzysami ekonomicznymi, które zostały były przewidywane i tak dalej. I to wszystko razem spowodowało dość duże poruszenie w środowisku i z czasem okazało się, że tendencje zostały dobrze zdefiniowane i dość dobrze zamodelowane. Natomiast oczywiście w międzyczasie nie doceniono pewnych aspektów postępu, aspektów rozwoju i nie wszystkie dane potem okazały się oczywiście precyzyjne, co było do przewidzenia, biorąc pod uwagę dane wejściowe do modelu i sam model. De facto koncepcja była z końca lat 40., komputer z lat 60., także to były zupełne początki. Natomiast niewątpliwie dało to asumpt do myślenia i do kolejnego modelowania, które no, znacznie lepsze już się okazało. A pytanie, skąd pomysł w takim razie na ten raport, o którym wcześniej wspomniałem, Ejrze? Pomysł był stąd, iż miałem przyjemność już wcześniej współpracować z prezydentem Klubu Rzymskiego, panem doktorem Andersem Wijkmanem. Był gościem na warsztatach, które robiłem w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, które były robione w styczniu 2016 roku i kolejnych jakby innych projektach. I jakby w chwili, kiedy się ukazał ten raport, na który czekałem, no to jakby wyraziłem zainteresowanie, aby Politechnika Warszawska wzięła na siebie zadanie tłumaczenia i publikacji tego raportu. Oczywiście we współpracy z panem profesorem Oleitnerem, który to był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim i wspólnie z panem profesorem jakby to zadanie poprowadziliśmy. Zresztą wstęp do tego raportu napisał pan profesor Julian Auleitner. A jakie są punkty wspólne między tym raportem, granice wzrostu z lat 70. a z lat 70. a tym raportem Ejrze? Myślę, że punktem wspólnym, zasadniczym takim jest oczywiście troska o całość rozwoju ludzkości. Myślę, że punktem również wspólnym jest odniesienie się do modeli gospodarczych, które funkcjonują i chyba to bym uznał za takie główne. Może zagadnienia, które są poruszane, też są bardzo podobne, czyli jakby kwestia zmniejszania się gwałtownego zasobów naturalnych, kwestia populacji, która jest dla nas zasadniczym zagadnieniem, jak populacja będzie się rozwijać z podziałem oczywiście na kontynenty, kwestia zapewnienia żywności, kwestia produkcji przemysłowej, kwestia stabilności systemów gospodarczych, kwestia motywatorów. Także wiele elementów jest niewątpliwie wspólnych. Natomiast wydaje się, że dane, które mi dysponowali autorzy tego raportu Ejrze, są zupełnie inne i jest to de facto raport, który ma mniej na celu wskazanie przyszłości, co raczej wskazanie, gdzie jesteśmy teraz i ryzyk, które są związane. Ten pierwszy raport wyraźnie miał kierunek do przodu. To gdzie jesteśmy teraz? No właśnie, gdzie jesteśmy teraz? To jest, myślę, pytanie bardzo trudne. Raport cały próbuje na nie odpowiedzieć. Jest pełen faktów, danych statystycznych i trendów. Natomiast ja myślę, że gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, to jesteśmy w wielkim obszarze niewiedzy, w wielkim obszarze słabej świadomości
społeczeństwa na temat, gdzie zmierza Ziemia. I ta słabość w sensie świadomości powoduje, że nie doszacowujemy ryzyk, które są związane z rozwojem cywilizacyjnym. Przeszacowujemy nasze nadzieje na szczęście z powodu szybkich efektów, co powoduje, że całość systemu idzie w totalnie złym kierunku. I myślę, że nie tak bardzo mamy problem związany z niewiedzą w sensie nauki czy z modelowaniem, bo teraz już mamy znacznie lepsze modelowanie. Nie taki wielki problem mamy z technologią, bo wiemy, jakie technologie. Mamy de facto problem z niewiedzą, z nierównowagą właśnie globalną, co powoduje dramaty dla wszystkich. Ale ja rozumiem, że jakby wiemy, że Ziemia ma skończone, ma swoje granice. Tutaj w tym raporcie mowa jest o granicach planetarnych. Tak, mówiąc o swoich granicach, mamy na myśli, że jak to pokazane są dwa modele, model tak zwany pusty świat, kiedy wszystko naturalnie się regenerowało, czyli mówiąc inaczej, wycięliśmy drzewo i w międzyczasie wyrosły dwa drzewa. Albo uprawialiśmy glebę w tak zwanym układzie trójpolówki, robiąc płodozmian. No, to jakby regeneracja następowała naturalnie. Natomiast w tak zwanym zapełnionym świecie, kiedy nie jesteśmy w stanie dać czasu na to, żeby to drzewo wzrosło, czy dwa urosły w zamian wyciętego jednego, nie dajemy czasu ziemi, żeby się naturalnie zregenerowała. Co sprawia, że jakby ta zdolność regeneracji no, totalnie została zachwiana. No w tym raporcie EJRZE czytam też o tym, jakie katastrofy planetarne mamy na horyzoncie. Czytam o wirusach, no właściwie teraz o wirusach się dużo mówi, ale też wspomina ten raport o sztucznej inteligencji, o modyfikacjach genetycznych CRISPR, o broni jądrowej. Tak, niewątpliwie te zagadnienia, które raport porusza, niektóre z nich się materializują. Mamy świadomość COVID-a, który nas dotknął. I jakby sama pandemia jest czymś, co można uznać za rzecz, która się może wydarzyć i nie jest to coś, czego historia ludzi nie znała. Natomiast jakby pandemia w kontekście, jak sobie dają poszczególne części świata, jest czymś totalnie nowym. I jak spojrzymy na statystyki i popatrzymy sobie, że w kontekście świata mamy na dzień dzisiejszy prawie 2 miliony 300 tysięcy przypadków śmierci, z czego 1/4 mniej więcej, jeżeli chodzi o zakażenia, to są Stany Zjednoczone i również śmierci są Stany Zjednoczone, że przypadków, czyli spośród prawie 105 milionów przypadków zakażenia, 26 Stany Zjednoczone, 10 czy 11 to Indie. I jak spojrzymy na Chiny na przykład, skąd potencjalnie koronawirus pochodzi, to jest raptem kilka tysięcy osób, które zmarło, 4-5 tysięcy. W związku z tym widać, że świat sobie totalnie nierówno daje z tym radę, co sprawia, że należy liczyć się z tym, że pandemia oprócz samego jakby śmierci, które zbiera i destrukcji, które robi w gospodarkach, może przyjąć formę pewnej światowego sposobu prowadzenia walki między gospodarkami. Skoro jedna się lepiej broni, a druga gorzej, to znaczy, że jest to ewidentnie narzędzie, które powoduje różnice na świecie i te różnice na korzyść jednych i na niekorzyść drugich powodują, że nagle
lider na planecie się zmienia. W związku z tym wirus nie tylko jako choroba, ale jako po prostu jeden ze sposobów wprowadzania zasadniczych zmian w gospodarce. Oczywiście kwestia broni nuklearnej jest sprawą, którą mamy świadomość, że jest potężnym zagrożeniem i patrząc w tej chwili na to, co robi świat i patrząc na to, kto ma broń i jaką ona pełni funkcję, chociażby w przypadku właśnie Korei Północnej, wydaje się, że jest to olbrzymie zagrożenie. Mimo redukcji, które nastąpiło i wycofanie potężnych ilości arsenału jądrowego, nadal użycie nawet 1% spowodowałoby totalną destrukcję Ziemi. A raport też porusza kwestię populacji. Czy ludzi jest za dużo? Bo wciąż słyszymy w polskich mediach o tym, że mamy za mało, mały wskaźnik urodzin. Ja myślę, że nigdy nie powinniśmy powiedzieć, przepraszam, że ludzi jest za dużo czy za mało. Ludzi jest tyle, ile jest. I te 7,8 już ponad miliarda ludzi to jest po prostu nasza rzeczywistość. I na planecie Ziemia wszyscy ludzie mają jednakowe prawo żyć, się rodzą i umierają. I to jakby kwestia jest raczej, jakie mamy problemy z populacją. I te problemy są, myślę, dwojakiego rodzaju. Patrząc na statystykę ludzi, którzy są głodni, mamy ponad 800 milionów na Ziemi, ale ludzi, którzy mają nadwagę, mamy 1,7 miliarda. Ludzi, którzy mają totalną, chorobliwą nadwagę, jest 700 milionów. To znaczy, że mamy po prostu potężną nierównowagę. Jedni głodują, drudzy się totalnie niezdrowo odżywiają. Pewnie jedni i drudzy cierpią podobnie. I ta nierównowaga wynika, myślę, z tego, że w różnych miejscach na Ziemi są różne warunki życia. I niestety my w ramach programu polityki zrównoważonego rozwoju jesteśmy po prostu nieskuteczni. I jak przeglądałem dane na dzisiaj, przygotowując się do naszą rozmowę, okazuje się, że ostatni rok to wzrost o kilka milionów ludzi, którzy po prostu są trwale niedożywieni. Czy 10% społeczeństwa na Ziemi jest po prostu głoduje. To jest problem. Nierównowaga jest fundamentalnym problemem. Nie kwestia ilości ludzi, bo gdybyśmy to jedzenie rozłożyli równo, to byśmy zmniejszyli problem nadwagi i problem niedożywienia prawdopodobnie przy tej samej ilości żywności. Czyli jakby nie kwestia ilości żywności, a kwestia jej rozkładu na Ziemi. No tak, ale z drugiej strony, gdyby wyobrazić sobie, że wszyscy ludzie na Ziemi żyją tak jak, nie wiem, przeciętny Amerykanin czy Europejczyk, no to trudno sobie wyobrazić, raczej pytanie, czy ta Ziemia jest w stanie to wytrzymać? Taki model konsumpcji, życia. Ziemia na pewno nie jest w stanie wytrzymać tych trendów, które mamy obecnie i skończą się one tragicznie, bez wątpienia. I wszystko wskazuje na to, że nie jesteśmy tego procesu w stanie zatrzymać z powodu niskiej świadomości społecznej. Czyli my wszyscy deklarujemy jakby ważność spraw klimatycznych, deklarujemy to osobiście, deklarujemy w statystykach państwowych, deklarujemy na COP-ach, na konferencjach klimatycznych, natomiast faktycznie nie przekłada się to w działanie. Czyli jesteśmy długofalowo na tak, ale krótkofalowo niezdolni podjąć efektywne działania. W związku z tym prawdopodobnie nie osiągniemy sytuacji równowagi, chociaż mamy taką możliwość teoretyczną. Mówiąc inaczej, gdybyśmy zasobami trochę rozsądniej gospodarowali i gdybyśmy te zobowiązania, które państwa rozwinięte wzięły na siebie, faktycznie realizowały, to wtedy myślę, że problem głodu jest do usunięcia i problem
szerszego wykorzystania istniejących technologii na Zachodzie, aby rozwiązać problemy krajów rozwijających się, jest możliwy. Natomiast problem moim zdaniem polega głównie na krajach rozwiniętych, które są najnormalniej niezdolne do dodawania. I takie słowa, które wyrażał prezydent Trump, America First, niestety są totalnie nie w tym kierunku, jak być powinny. Jeżeli America First, to znaczy pierwsza powinna spieszyć z pomocą dla świata, rozumiana jako pomoc właśnie dla najbiedniejszych, czego jakby nie bardzo widzimy. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, bo tutaj przy to, co pan powiedział, to przypominają mi się słowa Meadowsa, o którym pan wspomniał, który jakby koordynował pracę zespołu badawczego w 1972 roku przy granicach wzrostu. Ten Meadows 5-6 lat temu w takim głośnym wywiadzie powiedział, że nic już nie poradzimy, że... Czy pan się z tym zgadza? Tak, tak. Ja myślę, że jesteśmy na krzywej śmierci i niestety będziemy słabo wyglądać w kolejnych pokoleniach, kiedy rozpaczliwie nasi potomkowie, dzieci, wnuki będą patrzeć na świat, który się rozkłada na części, i powiedzą, co zrobiliście, gdzie wtedy byliście. Myślę, że to, że o tym mówimy, że wydajemy książki, raporty, to, że robimy programy, to jest dużo za mało. De facto nie docieramy do społeczeństwa i jakby nie wystarczająco potrząsamy społeczną świadomością co do wagi tego, gdzie jesteśmy. I co więcej, to docieranie do głębokich pokładów świadomości jest totalnie zagłuszane przez polityków, którzy są zwykle niekompetentni i którzy zwykle robią rzeczy na bieżące potrzeby polityczne i którzy robią rzeczy, którzy deklarują różne dalekosiężne cele, piękne, jak na przykład neutralność klimatyczna od 2050. Natomiast jak spojrzymy na statystyki obecne, to żyjemy w świecie odpadów, żyjemy w świecie nieogarniętych podstawowych spraw i żyjemy w świecie wzrastających emisji stale. Jak mówimy o odejściu od węgla, akurat tym się zajmuję zawodowo, jak spojrzymy na statystyki węgla, to pik użycia węgla będzie w 2027 na Ziemi. W związku z tym rozjeżdża się nasza polityczna deklaracja z rzeczywistością, którą doświadczamy. I w ten sposób uruchamiamy procesy na Ziemi, które będzie strasznie trudno cofnąć. Jak na przykład przekroczenie pewnych emisji, które spowodują to, że zmarzlina syberyjska, jeżeli się rozmrozi, to ogromne ilości metanu się uwolnią i totalnie proces będzie niekontrolowany, w sensie jaki będzie miało to skutek dla planety. I w tym sensie nasze rozmowy o szczegółach technologicznych, o szczegółach, czy ważniejsza broń atomowa, czy ważniejszy głód, zejdą na plan dalszy, bo po prostu rzeczy nastąpią lawinowo i w sposób niekontrolowany. To ja może tutaj na chwilę się zatrzymam, bo czy ja dobrze też myślę, o czym pan mówi i też próbę takiego pokazania na przykładzie tego, o czym pan mówi, jeżeli mamy rzeczkę jakąś gdzieś, no załóżmy, płynie sobie rzeczka i my wlewamy do niej jakąś substancję, nie wiem, chemiczną, która zatruwa tą rzeczkę, to jeżeli ją wlewamy w taki sposób, w powolny sposób, albo po prostu tej cieczy jest, tej trującej jest niedużo,
No to mamy jakąś tam szansę, że ta rzeczka się po prostu zregeneruje. Natomiast rozumiem, że w sytuacji, kiedy będzie to systematyczne wlewanie tej cieczy, tej toksycznej substancji i będzie jej dużo, to w pewnym momencie przekroczymy jakiś próg, w którym już ta rzeczka nie ma szans się zregenerować. Czy ja dobrze myślę? No oczywiście. Oczywiście mówiąc o wpuszczaniu takich niewielkich ilości substancji, wyobraźmy sobie, że trafiają do rzeczki ścieki, które pochodzą z jednego domu mieszkalnego. I takie ścieki, które są ściekami zwyczajnymi, ta rzeczka jest w stanie faktycznie zregenerować, czyli wchłonąć różnego rodzaju biologiczne związki azotu, potasu, wapnia i inne, które z normalnego gospodarstwa mogą wpływać. Ale jeżeli damy ściek, który będzie miał ropopochodne w sobie, to to spowoduje totalną demolkę i jest jedna sprawa, połączenie powiedzmy kanalizacji z jednego domku, a połączenie kanalizacji z miasta. Wtedy mamy oczywiście totalnie różne sytuacje. No w tym raporcie EJRZE jeszcze tak przeczytałem, że dość popularnym takim poglądem jest, że nie ma konfliktu między gospodarką a ekologią. Możemy i musimy rozwijać gospodarkę i jednocześnie chronić środowisko. Czy to prawda? Czy to jest w ogóle możliwe? Zdecydowanie tak. I to jest prawda. Ja mogę to potwierdzić moją działalnością zawodową, kiedy budujemy na przykład infrastrukturę drogową. I w Polsce wykorzystujemy do budowy tej infrastruktury około 300 milionów ton kruszyw rocznie, 15 milionów ton cementu, kilka milionów ton wapna. I na przykład wykorzystujemy rzędu 7 milionów ton kruszyw różnego rodzaju wtórnych. A przecież w tym czasie gospodarka polska wytwarza około 20 milionów ton popiołów z energetyki, które mogłyby być użyte do budowy nasypów i historia pokazuje, normy pokazują, że jest to możliwe. Wytwarzamy około 30 milionów ton odpadów pogórniczych. Wytwarzamy około 20 milionów ton odpadów, które pochodzą jako niesorty z kopalń kruszyw. Czyli można by te 70 czy 80 milionów ton odpadów odpowiednio przygotować, uzdatnić i dać do budowy tychże autostrad i dróg ekspresowych, budując nie gorsze, a może lepsze niż na kruszywach naturalnych, jednocześnie wchłaniając składowiska, a przynajmniej nie dopuszczając do budowy nowych składowisk odpadów. Natomiast tak się nie dzieje. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że circular economy w Polsce jest tylko teoretyczne, jest tylko deklaratywne. Rząd zrobił mapę drogową GOZ-u, natomiast nie ma żadnych dalszych kroków, żeby to wdrażać. Czyli mamy nadal zupełnie wstępne zielone zamówienia publiczne. Nie projektujemy zgodnie z regułami GOZ-u. Czyli minister infrastruktury nie zamawia projektów, uwzględniając to, że mamy zasoby antropogeniczne, mamy kruszywa mineralne, które są na składowiskach, które mogły i powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane i tak dalej. Czyli można sobie wyobrazić, że budując, jednocześnie czyścimy gospodarkę i wchłaniamy stare zasoby, złogi, które są, i robimy to systemowo, i robimy to tak, jak mówi gospodarka biegu zamkniętego, ale tego w Polsce nie robimy. W związku z tym mamy nadal business as usual, gospodarkę liniową i deklaratywną gospodarkę cyrkularną. No tutaj z kolei mi się włącza taka czerwona żarówka, bo jak pan mówi o tym, że można by, oczywiście tu się zgadzam, że można by wykorzystywać te kruszce i jak najbardziej to się powinno robić, tylko rodzi mi się takie pytanie, no, że też trzeba mieć umiar w budowaniu tych kolejnych dróg, bo to też może się źle skończyć, będziemy używać tych odnawialnych zasobów i będzie to gospodarka obiegu zamkniętego, ale ona będzie dalej w kierunku, szła w kierunku postępu, ślepego postępu. Właśnie i tutaj mówiąc postęp, ja nie mam na myśli ślepy postęp, tylko mam na myśli takie drogi, które są konieczne. I mówiąc o na przykład obwodnicach miast, nie mamy wątpliwości, że są potrzebne, bo po prostu ułatwiają życie w miastach i zmniejszają zanieczyszczenie w miastach, zmniejszają hałas i tak dalej, uciążliwość, wzrasta komfort życia w miastach.
Mam na myśli tylko te drogi, które są obiektywnie potrzebne. Na zasadzie zrobiono raport środowiskowy i wykazano, że budowa danej drogi poprawia ogólnie stan życia ludzi w danym środowisku. Wie pan, rzecz polega na tym, że każde działanie człowieka ma określony wpływ na środowisko, ale powinniśmy zachować się co najmniej tak, jak zachowuje się rolnik. Czyli jeżeli ma gospodarstwo i ma zwierzęta w gospodarstwie i ma pole, to on obornik z gospodarstwa przez zimę składowuje i używa go jako nawóz. I dokupuje nawozów sztucznych wtedy, kiedy zabraknie mu własnego nawozu, albo ma takie uprawy, które wymagają dołożenia jakiegoś składnika. Natomiast my w Polsce, w ogóle w Europie, na świecie, zachowujemy się znacznie głupiej niż zwykły rolnik, ponieważ mamy na przykład energetykę opartą na węglu, tak jak w Polsce, mamy z tego wynikające określone odpady mineralne. I zamiast wykorzystać je w pierwszej kolejności do budownictwa drogowego, to my zostawiamy je na składowiskach, a do budownictwa drogowego wykorzystujemy zasoby naturalne. W związku z tym mamy dwa problemy. Budujemy składowiska, mamy koszty związane i wykorzystujemy w sposób niezasadny zasoby naturalne. Nie mamy żadnej symbiozy pomiędzy sektorami w gospodarce. I z mojej perspektywy jest to totalna katastrofa i brak koordynacji ze strony rządu, ponieważ rząd jest za to odpowiedzialny. I powiedzmy sobie wprost, rząd. Nie ma gospodarki obiegu zamkniętego, nie ma żadnej gospodarki bez regulacji. Ci, którzy uważają, że gospodarka obiegu zamkniętego sama się wdroży poprzez tłumaczenia, są po prostu w głębokim błędzie. Gospodarka działa poprzez regulacje. I tak jak rząd wskazuje określone proporcje między właśnie w miksie energetycznym, że na przykład 20% musi być paliw odnawialnych, tak gdyby rząd wskazał, że 20% z kruszyw, które używamy do budownictwa drogowego, powinny być to kruszywa antropogeniczne, pochodzące z zasobów wtórnych, wtedy by to było zrobione. Jeżeli nie będzie takiego wskazania, no to mamy gospodarkę liniową, business as usual. Bierzemy to, co jest tańsze. Jeżeli możemy wykopać obok autostrady dziurę, to kopiemy i ją bierzemy. Prawda, to kurczę. Wspomniał pan wcześniej o tym, że nie docieramy do społeczeństwa z przekazem, że jesteśmy na tej krzywej śmierci. Pan, rozumiem, podjął takie wyzwanie chociażby tym raportem. Jaki był jego odzew? Jaki był rezonans? Tak, tak. To jest naprawdę dla mnie bolesne doświadczenie i muszę powiedzieć, że ono potwierdza postawioną tezę, że jesteśmy na krzywej śmierci. W chwili, kiedy raport został przetłumaczony, kiedy został wydany naprawdę siłami jakby nie pieniędzy publicznych, tylko sponsorów i ludzi dobrej woli, jego magnificencja rektor Politechniki Warszawskiej wyraził zgodę, że w sali Senatu zostaną zaproszeni ludzie, którzy powinni otrzymać ten raport. Został zaproszony prezydent Klubu Rzymskiego, dr Anders Wijkman, z wykładem z tej okazji. I proszę sobie wyobrazić, zaproszenia poszły naprawdę do elity z polskiego społeczeństwa, w tym do wielu dziekanów wydziałów, do mediów. I z 200 zaproszeń na spotkanie przyszło 20 osób. Na pytanie, oczywiście spotkanie było nieodpłatne, wszyscy w prezencie mieli raport w ogóle. W związku z tym pytanie było, dlaczego? I wie pan, jaka była odpowiedź? To nie jest atrakcyjny temat. Są inne sprawy polityczne, które są lokalne i są bardziej atrakcyjne. To nie jest temat badawczy, mówili ludzie z nauki. To jest temat taki do dyskusji, taki wolny temat do dyskusji. W związku z tym, jeżeli elita społeczeństwa tak rozumie raport Klubu Rzymskiego, to z jaką informacją ona dociera do tych, z którymi rozmawia? Jeżeli media uważają, że taki raport jest nieinteresujący dla społeczeństwa, to czym, co media dają społeczeństwu oprócz bieżączki? I to dla mnie jest doświadczenie niemal traumatyczne, mówiąc nie ma szansy. Dlatego, że jeżeli nie dotrzemy z tą informacją do społeczeństwa, to społeczeństwo będzie głosowało za bieżączką. Będzie głosowało za tu i teraz. Będzie głosowało za tym, żeby dać rozwiązania
właściwe dla mojego miejsca, dla mojej sytuacji, dla mojej wsi, dla mojego osiedla. A kwestia ludzi głodujących na świecie, kwestia ludzi i strategicznych problemów ziemi są totalnie obojętne. Społeczeństwo przestaje być czułe, przestaje być wrażliwe. Społeczeństwo zapomniało, że żyje na wspólnej planecie, planecie Ziemia. I że planeta, matka Ziemia po prostu dramatycznie krzyczy, że nie jest w stanie dalej nieść społeczeństwa w ten sposób. No ja pamiętam, to pan mi te w tej chwili przypomniał, ten wykres z granic wzrostu, gdzie Meadows i jego zespół, chyba właśnie to był jeden z pierwszych wykresów w tej książce, gdzie on pokazuje, jakie jest zainteresowanie ludzi kwestiami globalnymi, że to właściwie jest znikome i myślę, że w takiej to jest trochę zgodne, czy idzie po drodze z tym przysłowiem koszula bliska ciału, tak, że te planetarne wyzwania czy problemy po prostu no, interesują tylko garstkę. A już na koniec chciałbym pana spytać, a co pan radzi tym wszystkim, którzy no, próbują jednak jakby nie poddawać się, próbują docierać do społeczeństwa? Myślę, że to są bezcenne osoby. I myślę, że te osoby będą mogły zawsze powiedzieć, że robiłem, co mogłem. I jest ich niewielu, tak jak pan na przykład, bardzo sobie to cenię, którzy próbują nieść kaganek oświaty i ostrzegać. Niestety nie powinniśmy ustawać, drukując raporty, robiąc artykuły, rozmowy i szerząc tę wiedzę. Nie powinniśmy ustawać docierać z jedną wiadomością, że nie tak ważne jest, jaką zabawkę naszemu dziecku, czy naszej wnuczce, czy wnukowi damy, a ważnym jest, co zrobimy, żeby nasi potomkowie za kilka dekad mieli szansę na co najmniej takie życie, jakie my mamy. Żeby mieli zasoby, żeby mieli czyste powietrze, żeby żyli w społeczeństwie nie gorszym. Żebyśmy rozumieli, że szlachetność to nie kupowanie 65. zabawki niepotrzebnej dziecku, którą się pobawi 5 minut, a zrobienie czegokolwiek, żeby to dziecko za dekadę czy dwie miało lepszy świat. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. To będzie pierwszy odcinek z trzech poświęcony raportowi Klubu Rzymskiego EJRZE, Kapitalizm, krótkowzroczność, populacje i zniszczenie planety. Dzisiaj Państwa i moim gościem był doktor inżynier Tomasz Szczygielski z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Dziękuję Panie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję Panie Rafale, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!